Absolutnie nie miało miejsca żadne potrącenia dziecka, wbrew temu, co anonimowo internauci być może zamieszczają na portalach społecznościowych. W ubiegłym roku Paweł Bańkowski był uczestnikiem zdarzenia drogowego, w którym został poszkodowany przez jadącego nieprawidłowo nastoletniego rowerzystę. Wówczas na portalu jaw.pl pojawiły się nawet wpisy zarzucające radnemu nieudzielenie pomocy nastolatkowi i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Tymczasem Paweł Bańkowski postanowił walczyć o swoje prawa w sądzie z ojcem dziecka. Sprawa zakończyła się 18 sierpnia wyrokiem sądu, który uniewinnił moją osobę od stawianych zarzutów. Temat uważam za zamknięty. W toku postępowania sąd wykazał, że radny nie jest niczemu winien i tak naprawdę ewentualną winą należałoby obarczyć ojca dziecka, który, jak jest napisane w wyroku, nie tylko nie pojechał z synem do szpitala celem udzielenia mu pomocy, a wsiadł do samochodu z policjantami, objeżdżając sąsiednie ulice, aby udowodnić, że radny Bańkowski złamał przepisy. Tymczasem dziecko czekało na miejscu zdarzenia i nikt nie udzielał mu pomocy medycznej.